delikatnie wkładamy w to ryby. To jest w zasadzie koniec przepisu? Tak. Wszystko dla mnie to się bardzo podoba. Niezwykle proste, bardzo łatwe do przygotowania i w domu, i na jachcie. Zostawiam pana z tym łososiem. Ja udam się na przygotowanie swoich kilku dodatkowych składników. Dobrze. Moim zdaniem nie ma lepszego połączenia, jeśli chodzi o porcje smaki, które są bliskie mojemu sercu, niż ryba z odrobiną słodyczy i odrobiną czegoś kwaśnego. Ale dzisiaj wykorzystamy coś, co jest w ogóle kwaśniejsze, albo mało solne, czyli sok. Pojawi się też tam kilka ogórków. Moim zdaniem w ogóle zrobienie sosu na bazie kiszonych bądź świeżych ogórków to dobry pomysł na rybę. Ogórki w całości, nieobierane, należy pokroić najpierw w plastry, a później w kostkę. Nie wiem tylko co pan kapitan na to, no bo cały czas zwraca uwagę, że jednak smak ryby, że naturalny smak ryby. A ja tak troszeczkę z okrasą. W spiżarni pana kapitana znalazł